Więc czerwone kropeczki pomogły ci szybko zdobyć graty wroga, no ale obawiasz się bezpośredniego cięcia w zwarciu. Jasne, to zrozumiałe, zwłaszcza że zwarcie polega na tym, kto komu wysypie magazynek ołowiu w ryj jako pierwszy. Czasem warto podjąć walkę na średnim dystansie, jednak do tego potrzebna jest dodatkowa precyzja, gdyby tylko istniały... A nie, czekaj! Cześć, ja jestem Jankes, a w dzisiejszym odcinku zajmiemy się lunetami szturmowymi o stałym i zmiennym przybliżeniu oraz mikrokolimatorami, które pomogą ci walczyć z wrogiem na krótki dystans w przypadku, kiedy twoja luneta ma stałe przybliżenie, postać składa się długo do broni, a dodatkowo musisz szukać w celowniku wroga, który stoi przed tobą. Ponownie zajmiemy się tym, jak te przyrządy celownicze wyglądają za dnia i w Noctowizji. Oczywiście nie będziemy patrzeć na termale przez Nocto, wiadomo, mają wyświetlacze, więc widzimy biały kwadrat. Aha, i jeszcze jedno takie małe przypomnienie, że jeżeli chcecie założyć sobie termogogle, to używajcie do nich tylko Iron Sightów. Termowizja nie działa przez szkło i wodę, zatem nie zobaczycie siatek ani na lunetach, ani na kolimatorach, tylko coś takiego. Jeśli jesteś tu nowy, to jest to kontynuacja serii poradników do Escape from Tarkov po polsku. Zobacz koniecznie poprzedni film, powinien się wyświetlić na tej karcie o tu, w prawym rogu. Przypomnę jeszcze o tym, że streamuję na Twitchu, link macie w opisie, wpadajcie na wieczorne live'y. Zachęcam do subskrypcji tego kanału, zostawienia łapki czy tam innego komentarza. Można wspierać kanał za piątala, można udostępnić ten materiał. A teraz lecimy z tematem, wczytaj intro. Elkan Spectre. Są lunety, jest i Spectre. Tani, zabójczy, prawie zawsze wraca z ubezpieczenia, zamiennik kolimatora z uwagi na jednokrotne przybliżenie, dodatkowy zoom 4 razy, niczego więcej nie potrzeba. Zeke Bravo 4. Stałe powiększenie, ale maszynę na mikrokolimator do walki w krótkim dystansie. Uwaga na Noctowizji, delikatnie świeci w oczy. PS320. Kolejny świetny zamiennik kolimatora z jeszcze lepszym zoomem. Bardzo cienkie ściany tej lunety nie zabierają nam wizji peryferyjnej, nawet przy sześciokrotnym powiększeniu, co jest jego ogromnym plusem. Monstrum Compact Prism. Stały dwukrotny zoom, możemy dodatkowo podświetlić sobie znak celowniczy. Bye.
Hammer 4. Jeśli zdecydujesz się na wzięcie tego zestawu, pamiętaj, że mikrokolimator musisz dokupić sobie sam. Jest to Leupold Delta Point. Bez niego nie przełączysz się w tryb kolimatora i będziesz mieć stałe powiększenie. Bezpieczny dla NVIDII. Ejkok. Tu wypowiem się na temat grupy tych lunet. Są w stałym powiększeniu, można na nie zarzucić mikrokolimator. Nawet zalecam, ponieważ osobiście nie do końca lubię używać ich siatek. Dodatkowo do ich zamontowania potrzebujemy przejściówek typu Compact Scope Mount. Ostrzeżenie dla NVIDII. Znaki celownicze delikatnie świecą sensory. Primary Arms Compact Scope. Zakaz używania z NVIDII. Jedo, po prostu zakaz. Znak celowniczy i cała siatka emituje tak ogromną plamę światła, że nic innego nie widać. RIP IR oferuje stałe przybliżenie i dwa tryby wyświetlania sygnatur cieplnych, jako jasne i jako ciemne punkty. Bardzo przydatna opcja. 35 Hz odświeżania wyświetlacza, zasięg widzenia w podczerwieni to około 230 do 250 metrów. Potrzebny mount. FLIR. Rzekome 60 Hz odświeżania to tak naprawdę 21 Hz. Zasięg widzenia 230 metrów, sygnatury ciepła oznaczone na czerwono, zmienne przybliżenie. Od tego wipe'u da się go wykraftować mając Workbench Level 2. Yeah.
Teraz przejdziemy do mikrokolimatorów, zwanych także kolimatorami kompaktowymi. Zalecane kombo w przypadku, kiedy idziemy z lunetą o stałym zoomie. Najbardziej opłaca się to, jeżeli idziemy z lunetą precyzyjną, a tymi zajmiemy się w innym odcinku. Kolimatorów kompaktowych można używać jako normalnych kolimatorów, jednak zalecane jest założenie na nich podwyższonego montażu. To już wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że materiał się podobał i był dla Ciebie pomocny. Jeśli tak, zostaw łapę w górę, rozważ subskrypcję, bo wiesz, algorytm YouTube'a i wyślij go koledze i koleżance. I przypominam o Twitchu i zapraszam na live'y. A tymczasem dziękuję za oglądanie, żegnam się z Wami. Ja, czyli Jankes. Salut!